Cześć, witajcie na portalu wideodosy.pl. Jestem Michał i dzisiejszym filmem rozpoczniemy sobie taką serię Gimpa. Rozpoczniemy sobie serię poradników z Gimpa, które co jakiś czas będą się pojawiać tutaj na kanale. Na samym początku może powiedzmy sobie, co to jest Gimp. Gimp to jest darmowy program do obróbki grafiki, do obróbki zdjęć, w którym możecie sobie tworzyć przeróżne kompozycje, co tylko sobie wymyślicie, co tylko wpadnie wam do głowy. Wszystko możecie tu stworzyć. Program jest darmowy, jak już wcześniej wspomniałem, jest ciągle rozwijany przez masę ludzi, którzy nad tym pracują i którym zależy nad tym, żeby program był rozwijany. Są tworzone nowe wtyczki, nowe aktualizacje programu. Ciągle idzie to wszystko do przodu. Gimp jest bardzo często porównywany z Photoshopem, bardzo popularnym programem graficznym. Zapewne słyszeliście o nim już nie jeden raz, niejednokrotnie. Z tym, że Photoshop niestety jest płatny, tak, ma swoją licencję, która bardzo dużo kosztuje i niestety no nie każdego na nią stać i nie każdego po prostu opłaca się nawet kupić na program, jeżeli korzystacie z Gimp, boże, korzystacie z jakiegoś programu, chcecie coś obrabiać graficznego raz na jakiś czas, nie wiem, chociażby zdjęcia z wakacji, tak, to wykorzystacie to raz w roku i licencja Photoshopa, która kosztuje naprawdę dużo, nie jest wam do szczęścia potrzebna i nie opłaca się w ogóle wydawać tych pieniędzy na to. Taki poradnik właśnie dla was, dla osób, które chcą sobie raz na jakiś czas coś obrobić. Ewentualnie będą robić to często, ale nie chcą po prostu płacić za to pieniędzy, tak? Dzisiejszy film będzie tutaj o kadrowaniu i skalowaniu zdjęć oraz taki początek, jak w ogóle wstawiać sobie coś tutaj do Gimpa, tak? Taki początek wstępny, a potem będziemy już z każdym filmem coś tutaj nowego wzbogacać, tak? Coś takiego nowego będę wam pokazywał, aż przejdziemy do jakichś większych kompozycji, do tworzenia czegoś w ogóle od nowa. Ale na początku rzeczy takie bardziej podstawowe, żeby czegoś się nauczyć, żeby coś pokazać. Osoby, które już tutaj znają Gimpa, coś korzystały, zobaczą jak ja to robię. Może robię to lepiej, może trochę gorzej. A osoby, które są w ogóle całkiem świeże, które z programem nigdy nie miały nic do czynienia, czegoś nowego się nauczą, z pewnością mi się to przyda. Uruchamiamy sobie taki program, na początku oczywiście musimy go ściągnąć, potem sobie uruchamiamy i po uruchomieniu widzicie tak jak teraz, widzicie to okno, tak? Tutaj takie trzy paski narzędziowe, można tak nazwać. Mamy tutaj jedno okno z warstwami, jedną opcję z narzędziami oraz przybornik. Ja sobie można tam dodawać, ujmować, jak tylko chcecie. Przybornik to będzie taki wasz podstawowa rzecz, z której będziecie najczęściej korzystać. Tutaj macie wszystkie narzędzia. Oczywiście tam są jeszcze dodatkowe jakieś gadżety, tutaj rzeczy, które możliwości, które możecie sobie tutaj dodawać z kolorów, balansy, niebalansy, wszystko. To już wszystko zobaczycie później. Oczywiście na początku musimy dodać sobie jakiś plik, jeżeli będziecie chcieli go tworzyć. I uruchamiamy sobie tutaj plik, następnie nowy. I ustawiamy sobie tutaj jakieś wymiary obrazu, szerokość, wysokość, w pikselach, w milimetrach. Tutaj macie sobie ustawić co tylko chcecie, czy ma być pionowy, czy poziomy. Mamy również zaawansowane opcje, możecie sobie ustawić tutaj rozdzielczość, przykładowo taka rozdzielczość na przykład do druku jakiegoś profesjonalnego, jeżeli chcielibyście tworzyć, no nie wiem, na przykład koszulki jakieś, albo jakieś naklejki i tak dalej, tworzy się to zazwyczaj w 300 pikselach, tak, rozdzielczość 300 dpi, o, tak konkretnie się to nazywa, w 300, taka jest najlepsza rozdziałka tutaj do druku. Oczywiście przestrzeń kolorów, kolory RGB, ewentualnie odcienie szarości. Wypełnienie. To będzie wypełnienie waszej pierwszej warstwy. I tutaj macie sobie dodać kolor pierwszoplanowy, kolor tła, który macie sobie tam potem ustalić. Białe, ewentualnie przezroczyste. Ja standardowo zaczynam od przezroczystego, tak mi jest po prostu najprościej. Potem dodaję sobie warstwę, dodaję sobie jakieś coś na spód. Ale to już zobaczycie w jakimś kolejnym filmie. No i oczywiście komentarz tutaj. Możecie sobie dodać, nie wiem, create with wasze imię, nazwisko, tak, ewentualnie GIMP, tak to jest w podstawie. Dzisiaj nie będziemy z tego akurat korzystać. Dzisiaj będziemy otwierać sobie jakiś obrazek już utworzony, czyli przykładowe wasze zdjęcie, nie wiem, na przykład no teraz mamy okres świąteczny, tak? Zrobicie sobie jakieś zdjęcia podczas waszej wigilii z rodziną, będziecie chcieli się potem nimi pochwalić na Facebooku choćby i chcecie sobie obrobić tak, żeby ładnie wyglądały. Przede wszystkim dorzucenie balansu bieli, bo często no nieładnie niestety wychodzą te zdjęcia, po dorzuceniu balansu bieli już ten kolor, już coś jest naprawdę fajnie. Także otwieramy sobie tutaj jako warstwę, ewentualnie użyjemy opcji otwórz, ale ja tutaj proponuję jako warstwę. Wyszukujecie sobie wasze zdjęcie, tak? Ja tutaj mam już wcześniej przyszykowany jakiś krajobraz pobrany z Google. Dzisiaj będziemy zajmować się opcją właśnie skalowania i kadrowania zdjęć. To bardzo często wam się przyda, będziecie chcieli sobie zmniejszyć zdjęcie, tak? Do jakiejś tam mniejszej jakości, do mniejszego rozmiaru, będziecie używać właśnie opcji skalowania, ewentualnie opcji kadrowania,
Często właśnie kadrowanie jest bardzo dobre przy obróbce grafiki, bo przy obróbce zdjęć, tak? Bo bardzo często nie uda wam się zrobić zdjęcia tak, żeby było przedstawiało tylko jakąś daną rzecz, która was interesuje. Na przykład, no nie wiem, zrobicie zdjęcie butelki, tak? To dookoła będzie jeszcze jakiś stolik, na którym ona stoi, jakieś tło, a to was nie interesuje, interesuje was konkretnie butelka. I potrzebujecie tutaj wykadrować sobie to zdjęcie. Z waszego przybornika wybieracie obrazek taki, no wygląda trochę jak skalpel. Będzie to podpisane właśnie kadrowanie. Bardzo prosta opcja. Przykładowo spróbujmy sobie tutaj wykadrować na tym zdjęciu tą palemkę, tą tutaj pierwszą, którą wam pokazuję, będziecie chcieli jej tylko użyć. Zaznaczacie, tak jak nie wiem, w Paincie chociażby, tak, zaznaczacie sobie tą waszą palemkę, mniej więcej tak, tak jak teraz, no i patrzycie sobie, czy wam się podoba, tak. No jest na przykład trochę za bardzo, no to możecie sobie tutaj opuścić, ciągnąc za ten róg, klikacie, takie wyświetla wam się prostokąt, klikacie na to, tak, i przytrzymując lewy przycisk myszki, opuszczacie bądź podciągacie w górę. To samo możecie zrobić z dołu, z boku oraz oczywiście z rogu, możecie sobie to skracać. Po tym, jak wybierzecie sobie cały ten obraz waszej palemki, przykładowo, no niech będzie tak, jak teraz jest, tak, no nie, tutaj nie skupiamy się na tym, czy to ładnie wygląda, czy nie. To jest taki film, tutorial przykładowy. No, podoba wam się teraz ta palemka, to klikacie zwyczajnie na nią na środek i już całe skalowanie za wami. Następnie oczywiście plik, wyeksportuj jako, wybieracie sobie tam miejsce, nazywacie plik, możecie sobie oczywiście wybrać dodatkowo rozszerzenie, jakie was interesuje, rozszerzeń jest naprawdę masa. Coś sobie tam wybieracie, klikacie wyeksportuj, no i już cała praca gotowa. Powróćmy sobie z powrotem do tego zdjęcia. Tutaj oczywiście, przypomnę, użyłem skrótu Ctrl-Z. Jest to skrót cofania. No, dość przydatny, powiem szczerze, przy dłuższej pracy naprawdę się przydaje. Teraz opcja skalowania, tak? Będziecie chcieli zeskalować, czyli skalowanie jest to zmniejszanie jakiejś tam grafiki, tak? Do wymiaru, który was interesuje. Jak to zrobić? Wybieracie sobie opcję tutaj z takimi dwoma strzałkami. Tą, którą właśnie tutaj wam pokazuję w przyborniku. Następnie klikacie sobie ile gdzie na waszą warstwę, którą chcecie sobie akurat obrobić. Następnie tutaj ewentualnie za pomocą szerokości i wysokości, które sobie wpiszecie w pikselach, w centymetrach, w milimetrach, jak tylko chcecie tutaj do wyboru, do koloru, jak tylko naprawdę chcecie, wybieracie sobie i klikacie przeskaluj. Ewentualnie tak bardziej wizualnie to fajnie widać. Możecie sobie tutaj chwycić za róg, za dół, górę i tak dalej. Tak podobnie właśnie jak było przy kadrowaniu. I przesunąć zdjęcie, zmniejszyć sobie go do jakiejś tam wersji, tak? No jeżeli wam się nie podoba, tak jak teraz, no niestety, no zmniejszyłem tutaj, nie jest to równomiernie, ta palma się rozjechała, klikacie sobie przywróć, z powrotem wraca wam do wersji pierwotnej i możecie sobie to od początku zrobić. Proponuję chwycić tutaj za róg, tak by było tu równomiernie, no ale widzicie, chwytacie za róg, no i kurczę, nierównomiernie nam się to rozwala nam się to w lewo, boże, tak poziomo albo pionowo, no nie jest tu równomierny, no nie fajnie to wygląda, tak? Tutaj właśnie przyda wam się taki skrót, taka mała podpowiedź ode mnie, naciskacie sobie klawisz Ctrl na waszej klawiaturze i przytrzymujecie go. Następnie chwytacie za róg i przeciągacie równomiernie z każdej strony, teraz obrazek będzie wam się zmniejszał. No pomyślmy, że na przykład chcecie uzyskać sobie szerokość 500 pikseli, tak jak teraz to tutaj widzicie, no i wysokość aktualnie proporcjonalna do tego jest to 375 pikseli. Obrazek wam się podoba, tutaj macie taki podgląd, ten tutaj zasiadkowany taki z tych prostokątów, no i klikacie sobie przeskaluj. Obrazek już jest przeskalowany, widzicie sobie, jak to pięknie wygląda. Wszystko wam pasuje, no ale tutaj zostaje nam wolne tło, tak? Wolny materiał. No i po zapisaniu tego, no będziecie mieć tutaj ten obrazek plus takie wolne pole. No nieładnie to będzie wyglądać, prawda? To nie będzie to. Używacie teraz opcji tutaj obraz, a następnie dopasuj płótno do warstw. Jak widzicie, już wszystko się fajnie dopasowało. Teraz już zapisujecie sobie obrazek właśnie w takim wymiarze, jak tylko chcecie, jaki sobie wcześniej wybraliście. Jeżeli chcecie coś tutaj obrobić, oczywiście możecie użyć sobie jeszcze tutaj przybliżania, ewentualnie oddalania za pomocą plusa i minusa. To tyle w dzisiejszym filmie. Takim słowem wstępu tutaj opowiedziałem wam trochę o GIMPie i takie podstawy, które z pewnością wam się przydadzą przy obrabianiu waszych zdjęć na święta, na Boże Narodzenie. W najbliższym czasie będą już kolejne poradniki, będziemy sobie obrabiać zdjęcia, dodawać jakieś tam balanse i inne tego typu rzeczy. Opowiem wam to jeszcze o przyborniku, o różnych dodatkach tutaj, co tylko chcecie, możecie sobie dodać jakieś napisy, nie napisy, ale to będzie już dalej w kolejnych filmach. Dziękuję bardzo za oglądanie i zapraszam na kolejne filmy. Na razie, cześć!